Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj króciutka aktualizacja moich sadzonek warzywnych. Tak wygląda moja papryka. Dzisiaj jest 4 maja i sadzonki właśnie tak wyglądają. Papryka bardzo ładnie rośnie na południowym oknie i właściwie wcale nie cierpi z powodu braku światła. Sadzonki są duże i właśnie o takie mi chodziło. Tutaj już zaczęły się zawiązywać pąki. Pąki z pierwszego rozwidlenia usunęłam i usunęłam również pąki z drugiego rozwidlenia. Tych, które są tutaj już takie malutkie, nie będę usuwać. Zostaną i po prostu z tymi pąkami posadzę rośliny. Mam nadzieję, że już za jakiś tydzień będzie można je wysadzić. Po wysadzeniu mam zamiar je przykryć tunelem z włókniny, żeby im było troszeczkę cieplej i żeby się mogły łatwiej zaaklimatyzować. Oczywiście trzeba je będzie trochę zahartować i myślę, że już od jutra zacznę je wystawiać na dwór. Najpierw takie ocienione miejsce pod drzewami, a później tak, żeby miały coraz więcej bezpośredniego słońca, żeby się mogły po prostu przyzwyczaić do nowych warunków. No, jestem bardzo zadowolona z tych sadzonek i mam nadzieję, że w tym roku się dochowam papryki. 18 kwietnia posiałam do doniczek po 4 nasionka ogórków. Mam tutaj 4 odmiany. Powschodziły, można powiedzieć, nawet nieźle. Najgorzej wzeszła odmiana śremski. W zasadzie mało co wzeszło. Można powiedzieć, że jest tutaj tylko 3 takie, 4 takie roślinki, które powiedzmy, że jest szansa, że będą rosły. Pozostałe odmiany powschodziły nawet dobrze. Doniczki są wypełnione ziemią nie do końca. Dzisiaj podosypuję ziemi tak do pełna, żeby fragmenty łody, które zostaną przysypane, wypuściły ładnie korzenie. Dzięki temu system korzeniowy będzie silniejszy i mam nadzieję, że ogórki będą ładniej rosły. Po 15 maja wysadzę ogórki do gruntu i mam zamiar je, podobnie jak paprykę, przykryć na pewien czas takim tunelem z agrowłókniny. Będzie im troszeczkę cieplej i będą mogły się łatwiej zaaklimatyzować. Oczywiście przed wysadzeniem trzeba je też będzie zahartować przez kilka dni. W tych 3 doniczkach był posiany arbuz orangello, a w tych 3 doniczkach melon melba. 18 kwietnia, podobnie jak ogórki. Melon melba jakoś tam w miarę powschodził, natomiast arbuz orangello na 6 nasionek, wzeszło tylko 2 w tej pierwszej doniczce. Tutaj głucho, no i przypuszczam, że nic tutaj już nie powschodzi. No ale to, co wzeszło po połowie maja, wysadzę do ogródka, no i zobaczę, jak to sobie będzie radzić. Mam nadzieję, że coś tam urośnie. I ostatnie moje sadzonki, które w tej chwili są na parapetach, cukinia soraya w 6 komórkach. Bardzo ładnie powschodziła, powschodziły wszystkie nasionka. W każdej komórce zostawię tylko jedną roślinkę, pozostałe usunę. 6 sadzonek cukinii mi w zupełności wystarczy. A tutaj jest melon cukrowy, czyli chartreuse. Na 8 nasionek wzeszło 7. No tutaj jest takie maleństwo, nie wiem, czy coś z niego będzie, ale może coś jeszcze wyrośnie, zobaczę. Po połowie maja wysadzę do ogródka i podobnie jak ogórki, też przez pierwszy okres będę je trzymać pod włókniną. I to wszystkie sadzonki, które są w tej chwili na parapetach. I teraz przejdę do ogródka i zobaczymy mój warzywnik, jak w tej chwili wygląda. Sałata, groszek i inne roślinki. I jeszcze sadzonki pomidora, które w tej chwili już hartują się w ogródku. Mój warzywnik wygląda w tej chwili tak. Tutaj jest groszek, który wysiałam pod koniec marca.
bardzo ładnie powschodził. Niedługo będę musiała mu dać podpory, żeby miał się po czym piąć, ale na razie był przykryty włókniną, dlatego tych podpór jeszcze nie ma. Groszek właściwie nie mógł nie być przykrywany, ale włókninę rozłożyłam nad tą grządką ze względu na buraczki czerwone, które posiałam również pod koniec marca i bardzo ładnie mi powschodziły. Teraz już są takie fajniutkie. No, mam nadzieję, że coś z nich wyrośnie. Może przynajmniej botwinka. Zobaczymy, jak to będzie. A tutaj jest moja cebula czerwona z dymki, która też w tej chwili wygląda sobie tak. Nawet dosyć sympatycznie. A czy porośnie w cebulę? No to też poczekamy, zobaczymy. W zeszłym roku cebula to była totalna porażka. Może w tym roku będzie coś lepiej. Jak nie, to przynajmniej będą bączki. Tutaj jest moja grządka z różnymi sałatami. 4 sadzonki kopru włoskiego. I tutaj posadziłam sobie sadzonki selera, które wyhodowałam w multiplacie. Posadziłam je kilka dni temu. I no, w tej chwili jest ta włóknina tutaj. Także jeżeli będą chłodniejsze noce, będę mogła po prostu w każdej chwili przykryć. No ale tak wyglądają te moje sałatki. Sałatki urosły dosyć ładnie. Naprawdę jestem z nich zadowolona. Te czerwone wyglądają ślicznie. I już niedługo będzie można zrywać pojedyncze listki. Bardzo się cieszę, bo lubię sałatę. Tutaj jest cykoria odmiany główkowej, taka o czerwonych główkach, czerwonych liściach, mniej ostra niż ta cykoria, która jest pędzona. Jako dodatek do sałatek też będzie bardzo fajna. No i też mi dosyć ładnie te roślinki tutaj rosną. A tutaj jest sałata rzymska. No i też już widać, że roślinki są ładne. W ostatnich dniach naprawdę fajnie podrosły. Tutaj jest szpinak, który przetrwał zimę. Siałam go w zeszłym roku. Bardzo ładnie przetrwał zimę. Był cały rządek, ale chyba jakiś ptaszek rozgrzebał po prostu ziemię. No i zostało mi tylko kilka krzaczków. No, coś się tutaj pożywia tymi liśćmi, jak widać, ale liście są ogromne. Liście są ogromne. To był szpinak matador, więc żadna jakaś tam szczególna odmiana. A tutaj na końcu rządków z groszkiem i z buraczkami i z cebulą mam po fragmencie takich rządków wysianych ze szpinakiem w tym roku, właśnie też pod koniec marca. No i też już te liście są naprawdę ładne. Ostatnie dni to był taki bardzo szybki wzrost tych roślin. Tutaj posiałam sobie rządek marchewki, taki mniej więcej o długości 5 metrów. Roślinki zaczęły mi wschodzić już. Nie wiem, czy je widać, powinno je być widać. Były posiane 21 kwietnia, no i już ładnie sobie tutaj wschodzą. Niektóre są przygrzebane liśćmi trochę, ale to nic, one sobie poradzą. No i ciekawe, jaka mi ta marchewka urośnie. Szczerze mówiąc, marchewki nigdy w zasadzie nie miałam w ogródku. Zawsze mnie denerwowało, że bardzo długo wschodzi. Włókninę ściągnęłam już z truskawek, ponieważ zaczęły bardzo ładnie kwitnąć. Ale ta włóknina cały czas jest tam przygotowana. Gdyby miały być przymrozki, to po prostu osłonię te kwiatki, żeby nie poprzemarzały. No a teraz całymi dniami są odsłonięte, żeby pszczoły mogły je pozapylać. No, bardzo ładnie kwitną. To jest odmiana chyba Haneo, z tego co pamiętam. Tutaj te drobniejsze krzaczki to jest odmiana o tych białych owocach. Bardzo smaczne, ale bardzo nietrwałe owoce. I tu na końcu mam odmianę Zenga Zengana. Stara, sprawdzona. Chyba jednak najsmaczniejsza truskawka. I też już ładnie kwitną. Niedługo powinny być owoce. Po
pod tym tunelem z cienkiej włókniny, to jest włóknina 15 gram na metr kwadratowy. Od kilku dni hartują mi się sadzonki pomidorów i zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. Trzeba wyjąć szpilkę i można już odsłonić. Tak wygląda rozsada moich pomidorów na początku maja. Niedługo będzie można je posadzić, już za jakieś 7-10 dni zobaczę, jak tam będą pogodę zapowiadać. I po prostu będę je sadzić głębiej niż rosną teraz w doniczkach. Wtedy na tym fragmencie pędu, który został zakopany, wytworzą nowe korzenie i system korzeniowy będzie dużo silniejszy. Dodatkowo korzenie, które rosną już teraz w doniczkach, będą zakopane głębiej, a więc będą miały lepszy dostęp do wody i składników pokarmowych. Także będą się korzenie pomidorów rozrastać tak jak gdyby na dwóch poziomach. Tutaj jest odmiana Marmande. Jak widać, już zaczęła formować pąki kwiatowe, z czego bardzo się cieszę, bo na pewno plon będzie wcześniejszy. Tutaj, co to za odmiana? Tutaj jest odmiana Pineapple. Tak? I u niej też już tam takie malutkie pączki zaczynają być widoczne. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.